gdzie mieściła się jedna z najstarszych w Polsce osad targowych, co pozostało do dziś po dawnych Słowianach pod śląskim Olimpem, gdzie można poczuć obecność prasłowiańskich bóstw, jak wyglądało dolnośląskie miasto przed Wielkim Pożarem, jak Armia Czerwona przyczyniła się do znalezienia romańskich reliktów kościoła i co pozostało z dawnej kaplicy pielgrzymkowej. Opowiemy Wam o tym, odwiedzając okolice Świętej Góry pradawnych Słowian. Zabieramy Was dziś na wycieczkę do miasta, które pomimo położenia u stóp jednej z największych atrakcji Dolnego Śląska, Góry Ślęży, często bywa przez turystów podążających na śląski Olimp pomijana. Zapraszamy do położonej w województwie dolnośląskim Sobótki, jednej z najstarszych osad targowych w Polsce. Miasto, mimo że trochę senne i niedoceniane przez turystów, ma w sobie to coś, co powoduje, że chętnie się tu powraca. To jedno z tych miejsc, gdzie faktycznie można przeżyć reset po stresach codziennego życia. Sprawdźmy więc, co zobaczyć i jakie atrakcje oferuje Sobótka. Pierwsze ślady osadnictwa w rejonie Ślęży pochodzą z okresu około 10 tysięcy lat przed naszą erą. Powstanie silnego siedliska wiąże się z działalnością ludności kultury łużyckiej w epoce brązu około 1000 lat przed naszą erą. Wtedy też powstał na sąsiedniej Ślęży ważny ośrodek kultu, w którym czczono bóstwa słoneczne. Nazwano ją wówczas Sabat. Stąd zapewne pochodzą opowieści i legendy związane z sabatami czarownic na szczycie Ślęży. Ale o samym śląskim Olimpie opowiemy Wam kiedy indziej, dziś skupimy się na Sobótce. Zakorzenienie pogaństwa na tych terenach skłoniło Piotra Włostowica do sprowadzenia na Ślęże w początkach XII wieku zakonu Augustianów celem przyćmienia ciągle tlącego się kultu. Wraz z przybyciem braciszków powstała u podnóża góry osada targowa. Zakonnicy wkrótce przenieśli się do niżej położonej górki, gdzie do dziś pozostały po nich zabudowania przekształcone w późniejszych wiekach. Jednak i w górce nie wytrzymali zbyt długo, bo już wkrótce przenoszą się do Wrocławia, pomimo to Sobótka pozostaje ich własnością do sekularyzacji. Złośliwi twierdzą, iż słowiańskie bóstwa miały większą moc niż nowa religia i braciszków przegnały. Osada targowa jednak pozostała i rozwijała się całkiem nieźle. Zauważył to książę Henryk Brodaty, nadając jej nieco później, bo w 1221 roku prawa miejskie. W wyniku podziałów Śląska Sobótka trafia pod koniec XIII wieku w granice księstwa świdnickiego. Ostatecznie w połowie XIV stulecia przechodzi w ręce królów czeskich za sprawą ślubu Anny Świdnickiej z Karolem IV Luksemburskim. W 1399 roku król Czech Wacław IV ponownie lokuje miasto na prawie magdeburskim. Zmienia się także nazwa, z niedobrze kojarzącego się sabatu powstaje Sobótka w związku z cotygodniowymi sobotnimi targami. Historia Sobótki to pasmo wzlotów i upadków. Po ponownej lokacji rozwija się szybko przez trzy dekady aż do wojen husyckich,
kiedy to została splądrowana przez wyznawców Jana Husa. Podnosi się jednak dość szybko i ponownie rozkwita aż do wojny 30-letniej. Ta także nie oszczędziła Sobótki. Znikły wtedy z powierzchni właściwie wszystkie budowle pochodzące z okresu gotyku i renesansu. Zniszczone miasto, które z trudem dźwigało się z ruin, dobił jeszcze wielki pożar w 1730 roku. A jak wyglądała Sobótka przed wielkim pożarem? Możemy to dziś obejrzeć na rynku dzięki dwóm panom. Po pierwsze, był to żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku śląski rysownik Fryderyk Bernard Werner. On sam pasowałby świetnie na bohatera powieści przygodowej lub łotrzykowskiej, bo podróżując po Europie uczestniczył w niejednej awanturze, a i przygód przeżył co niemiara. Był między innymi żołnierzem, inżynierem fortyfikacji, uzdrowicielem, hosztaplerem i tłumaczem. Brał udział w pojedynkach i awanturach oraz służył jako kanclerzysta u wrocławskiego biskupa. Ale przede wszystkim był miłośnikiem Dolnego Śląska, który w grafikach przedstawił wiele śląskich miast i miasteczek. Dzięki jego szczegółowym rysunkom, drugiemu z nich artyście ceramikowi Grzegorzowi Krupie, udało się odtworzyć Sobótkę z tamtych lat. Tymczasem miasto trafia w 1745 roku pod władanie Prus. Po sekularyzacji dóbr kościelnych w początkach XIX wieku Sobótka otrzymuje własny samorząd. W tym też okresie powstaje dwupiętrowy budynek ratusza, który jest siedzibą władz miejskich do dziś. W drugiej połowie XIX wieku zaczyna się rozwój turystyki związany z bliskością Ślęży. W 1885 roku doprowadzono linię kolejową z Wrocławia, przedłużoną później do Świdnicy, co jeszcze bardziej zwiększyło ruch turystyczny. 8 maja 1945 roku do miasta wkroczyły wojska radzieckie, chociaż walki toczyły się tu już w lutym. Sobótkę odbudowano w latach 50. i 60. XX wieku. Podczas spaceru po mieście warto też zwrócić uwagę na pamiątki po czeskim artyście metaloplastyku Jarosławie Wonce, który mieszkał w Sobótce w czasie swojej artystycznej emerytury na przełomie lat 30. i 40. XX wieku. Ciekawie przedstawiony został pomnik jeźdźca z korpusu von Lucowa, działającego podczas wojen napoleońskich, czy tablice przedstawiające dawną ulicę Świdnicką. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Muzeum Ślężańskie powstało w 1962 roku i poniekąd kontynuuje tradycję Heimatmuseum powstałego w 1926 roku. Mieści się ono w budynku dawnego szpitala Augustianów, zwanego także Domem Opata, wzniesionym w 1568 roku. Dziś Muzeum Ślężańskie eksponuje zabytki związane z kulturą duchową w Pradziejach i przyrodą okolic Ślęży. Renesansowy budynek powstał w 1568 roku, o czym świadczy portal bramowy z wykutą datą budowy i ozdobnym godłem fundatora szpitala, opata Eliasza Schwanenberga Welszwana,
i gmerkami kilku miejscowych patrycjuszy. Samo wejście do muzeum zdobi kolejny ciekawy późnogotycki portal z 1532 roku. Nie pochodzi on jednak z dawnego szpitala, a przeniesiony tu został z rozebranej kamienicy stojącej niegdyś w rynku. Zdobią go tarcze herbowe i inskrypcja w językach łacińskim, greckim i hebrajskim oraz tekst wotywny w staroniemczyźnie. Portale to nie jedyne pamiątki po dawnej Sobótce. W muzealnym ogrodzie i na północnej ścianie budynku możemy mianowicie obejrzeć kilka fragmentów ozdobnej, późnogotyckiej i renesansowej kamieniarki pochodzącej z nieistniejących już domów okołorynkowych. Ciekawą pamiątką jest także Pięta Sobócka, zwana również Kolumną Ślężańską, która jest pozostałością po dawnym pręgierzu stojącym niegdyś w rynku. W lapidarium znajdziemy ponadto pietę z 1720 roku, pochodzącą z kolumny maryjnej przy kościele świętego Jakuba, wczesnogotycką chrzcielnicę z czerwonego piaskowca oraz kamienie ze znakiem krzyża solarnego z Będkowic. Są tu również krzyże i kapliczki pojednania wystawiane jako wotum za cięższe grzechy, głównie morderstwa, które złoczyńca musiał własnoręcznie wykuć i wystawić w miejscu zbrodni i fragmenty płyt nagrobnych. Z cywilnych eksponatów jest tu m.in. barokowa kamienna ławeczka ogrodowa oraz liczne fragmenty rzeźb parkowych. Wewnątrz muzeum można obejrzeć ekspozycję pokazującą dawne wierzenia, a także przyrodę masywu Ślęży. W części duchowej znajdują się eksponaty związane z dawnymi wierzeniami, obrazujące pogańskie korzenie Świętej Góry, najstarszego znanego na ziemiach Słowian ośrodka kultu. Dowiecie się tu więcej o kamiennych rzeźbach niedźwiedzia, dzika czy ryby, wystawianych prawdopodobnie przez Celtów. Znajduje się tu również grób szkieletowy z rekonstrukcją głowy kobiety z okresu neolitu. Wreszcie możemy tu także obejrzeć przedmioty codziennego użytku znajdowane w grobach, które według wierzeń niezbędne były w życiu pozagrobowym. W zbiorach znajdują się również dwa skarby monet, zawierające numizmaty od XVI do XVIII wieku oraz stale uzupełniana kolekcja map regionu oraz kart pocztowych, druków i wydawnictw poświęconych miastu i regionowi. Ciekawe są również zbiory przyrodnicze, ukazujące faunę, florę, geologię i dendrologię masywu Ślęży. Kościół świętego Jakuba Starszego to najstarsza świątynia w Sobótce, usytuowana w górnej części rynku. Budowli warto przyjrzeć się z bliska, a właściwie zrobić jej dokładną lustrację, ponieważ znajduje się tu wiele ciekawych elementów pochodzących z zamierzchłych czasów oraz z zupełnie obcych sobie religii. Powstanie kościoła świętego Jakuba przypisuje się Piotrowi Włostowicowi, który w początkach XII stulecia sprowadził na Ślęże augustianów. Wraz z budową kościoła na górze i powstaniem osady targowej wzniesiono także około 1115 roku pierwszy kościół w Sobótce. Jednak pierwsza wzmianka o świątyni pojawia się dopiero w dokumentach z 1250 roku. W XV stuleciu zburzono romańską budowlę i w 1500 roku rozpoczęto wznoszenie ceglanego kościoła gotyckiego. Podczas wojny 30-letniej został on spalony i splądrowany. Wkrótce odbudowano go,
Jednak nie posłużył wiernym zbyt długo, bo zniszczył go wielki pożar miasta w 1730 roku. Dość szybko przystąpiono do jego odbudowy, nadając mu przy okazji cechy barokowe i to tą świątynię możemy dziś oglądać. Przeszła ona jeszcze parę przebudów w XIX i XX wieku, jakkolwiek nie zmieniło to radykalnie jej wyglądu. Paradoksalnie spalenie świątyni przez Armię Czerwoną w czasie II wojny światowej przyczyniło się do odkrycia w czasie badań archeologicznych pod Posadzką pozostałości romańskiej bazyliki. Odbudowano go w latach 50., eksponując przy okazji fragmenty starszych świątyń. W przyziemiu kościoła umieszczono przy okazji romańskiego lwa datowanego na połowę XII stulecia, a pochodzącego z dawnego opactwa Augustianów w górce. Wewnątrz kościoła warto przyjrzeć się barokowemu ołtarzowi głównemu, pochodzącemu z pierwszej połowy XVIII wieku z obrazem świętego Jakuba Starszego, namalowanym w 1770 roku przez Feldera. Ciekawe są również barokowe ołtarze boczne Najświętszej Marii Panny i świętego Jana Nepomucena oraz ołtarz ukrzyżowanie z 1739 roku. Jednym z najstarszych zabytków kościoła jest także ambona pochodząca z około 1680 roku. Teren przykościelny otoczony jest 15-wiecznym kamiennym murem. Warto na nim zwrócić uwagę na kamienną kolumnę maryjną z 1720 roku z posągiem z końca XIX wieku oraz krucyfiks z pierwszej połowy XVIII wieku. W elewację kościoła wmurowano również kilka tablic nagrobnych pochodzących ze starego cmentarza w Sobótce. Kościół świętej Anny to okazała halowa świątynia zbudowana pierwotnie poza granicami miasta jako kaplica cmentarna. Pierwotnie służyła ona również pielgrzymom nawiedzającym cudowną figurę świętej Anny Samotrzeć, patronki rodzin, którą według legendy sprowadziła do Sobótki z Kijowa księżniczka ruska żona Piotra Włostowica. Pierwotna gotycka kaplica cmentarna powstała w XIII wieku i obecnie jest częścią prezbiterium świątyni. W związku z wzmożonym ruchem pielgrzymkowym w 1511 roku dobudowano do niej gotycki kościół, który następnie został spalony podczas wojny 30-letniej. Odnowiono go ponownie w 1661 roku. W kolejnych stuleciach remontowano go jeszcze kilkukrotnie, nie zmieniło to jednak ogólnej bryły kościoła. Podczas II wojny światowej nie ucierpiał zbyt mocno i po szybkim remoncie aż do czasu wyremontowania kościoła parafialnego stanowił centrum życia religijnego mieszkańców Sobótki. Trzynawowa budowla stanowi połączenie stylu gotyckiego z barokiem. Wewnątrz na uwagę zasługuje ołtarz główny z 1720 roku z XIX-wiecznym obrazem Matki Boskiej, który jest darem Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Warto także spojrzeć na cztery barokowe figury pochodzące z XVI wieku, przedstawiające Matkę Bożą z Dzieciątkiem, świętą Annę Samotrzeć, świętego Augustyna lub świętego Mikołaja oraz świętą Jadwigę Śląską, znajdujące się przy filarach.
obok kościoła świętej Anny znajduje się niewielki ogródek geologiczny, który prezentuje bogactwo minerałów występujących w rejonie Sobótki. Są tu m.in. wyroby kamieniarskie, kamień młyński pochodzący z wiatraka działającego dawniej w okolicach Sobótki i wózki kopalniane, które pracowały w pobliskich kamieniołomach. Najciekawsze są jednak dwie rzeźby pochodzące z XII wieku. Pierwsza to lew romański przeniesiony z pól koło Garncarska, druga to tak zwany grzyb, uznawany za pogańską rzeźbę kultową, choć niektórzy dopatrują się tu bardziej fragmentu ludzkiej postaci. Rezerwat archeologiczny w Będkowicach w pobliżu Sobótki to jedno z tych nielicznych miejsc, gdzie nie znajdziecie tłumów turystów. Nie ma tu także kasy biletowej i niestety również parkingu. Jest tu za to wczesnośredniowieczne, pochodzące z VIII wieku grodzisko i datowane na ten sam okres cmentarzysko kurhanowe. Można za to poczuć tu klimat dawnych słowiańskich osad, a jeśli traficie na taką mglistą i deszczową pogodę jak my, to ma się wrażenie, że duchy przodków i bóstwa przebywają tu do dziś. W latach świetności było to imponujące grodzisko o znaczeniu strategicznym, jedno z 15 zamieszkiwanych przez Ślężan. Położone na wschodnim stoku Świętej Góry, powstało około VIII wieku i miało imponujące jak na tamte czasy rozmiary 65 na 75 metrów. Otoczone było wałem ziemnym i palisadą. Dziś możemy tam znaleźć rekonstrukcję dwóch chat drewnianych, fragment palisady z bramą, cmentarzysko kurhanów datowane na okres od VII do IX wieku i krąg kultowy. Na terenie rezerwatu można także skorzystać z drewnianych wiat i poczytać o przeszłości tych terenów na planszach z rycinami. Rezerwat archeologiczny w Będkowicach jest świetnym miejscem na chwilę kontemplacji i odpoczynku. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.